Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta, czas na 89 odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj oczywiście spodziewacie się, że głównym tematem, jedynym zresztą, który poruszę, jest wymiana pomiędzy Dallas Mavericks a New York Knicks, której głównym bohaterem jest Kristaps Porzingis. Myślałem jeszcze o tym, żeby pomówić chwilę o tym, co się dzieje wokół Antonego Davisa, ale stwierdziłem, że to wszystko, co się wydarzyło wczoraj w nocy, tak naprawdę jest dużo bardziej istotne, dużo bardziej porywające, a jak jeszcze zacząłem się dokopywać do różnych ciekawych informacji, jak chociażby kto był ostatnim wybranym przez nich zawodnikiem wybranym w pierwszej rundzie draftu, który przedłużył debiutancką umowę z Knicksami, no to się trochę złapałem za głowę. Ale po kolei. Dostaliśmy wymianę, w ramach której do Dallas Mavericks idą Kristaps Porzingis, Courtney Lee, Tim Hardaway Jr. i Trey Burke. Natomiast do Knicks DeAndre Jordan, Wesley Matthews, Dennis Smith Jr., a także dwa piki w pierwszych rundach draftu. I teraz tak, jeśli chodzi o te piki, to najpierw pierwszeństwo na najbliższy wybór mają Atlanta Hawks, którzy mogą zgarnąć pik już w 2019 roku, o ile ten pik wypadnie poza pierwszą piątkę. Jeśli tak się stanie, wtedy Knicks przejmują pik w 2021, pik niechroniony, a także pik w 2023, chroniony w czołowej dziesiątce, z tego co udało mi się gdzieś tam doczytać. Jeśli chodzi o to, dlaczego to się wszystko stało, wczoraj ponoć doszło do spotkania pomiędzy Kristapsem Porzingisem a władzami drużyny. Spotkanie ponoć trwało mniej niż 5 minut, było bardzo krótkie i bardzo rzeczowe. Porzingis miał powiedzieć, że nie widzi siebie, jeśli chodzi o przyszłość tego klubu, nie podoba mu się, w jaki sposób ta drużyna jest zbudowana, w jakim kierunku zmierza, wobec czego Knicks szybko stwierdzili, ok, no to trzeba wymieniać. Pojawiło się od razu wiele potencjalnych miejsc, do których Porzingis miałby trafić, chociażby Toronto, nie wiem, Dallas właśnie było wymieniane. Natomiast w GM klubu Scott Perry odezwał się do Nowego Orleanu z pytaniem, czy nie chcieliby się wymienić za Davisa. I oczywiście plus jakieś inne dokładki, żeby to wszystko powyrównywać. Natomiast Pelicans nie chcieli z tego względu, że nie wiedzieli, czy w jakim stanie zdrowia jest Porzingis, to po pierwsze, a po drugie, czy będzie chciał z nimi przedłużyć dalej umowę. Bo Porzingisowi kończy się 4-letni kontrakt debiutancki w tej chwili. Za chwilę będzie miała kwalifikacyjną ofertę, którą może przyjąć, a potem za rok stać się niezastrzeżonym wolnym agentem. Więc Pelicans tak naprawdę, nawet gdyby dostali Porzingisa, to tylko i wyłącznie na tak długi czas, jak mają Antonego Davisa w tej chwili. Więc temat Pelicans szybko upadł i w międzyczasie pojawili się gdzieś Dallas Mavericks. Mavericks, którzy zaoferowali dosyć ciekawy pakiet, który Knicks powinien odpowiadać. Natomiast to jest też pakiet, który przede wszystkim cała sytuacja, która sprawia, że w najbliższe lato Knicks będą mieli ponad 70 milionów dolarów dostępnych w salary cap, bo kontrakty DeAndre Jordana i Wesa Matthewsa kończą się po tym sezonie. Natomiast no, jedyny ten kontrakt Dennisa Smitha Jr. jest dłuższy, ale to jest też wciąż debiutancka umowa, która bardzo mocno nie obciąża w puli wynagrodzeń drużyny z Nowego Jorku. Jeśli chodzi o Porzingisa i to, dlaczego akurat Dallas jest miejscem, które może mu pasować, no to ja pamiętam, takie filmiki chodziły po sieci, zresztą dzisiaj wrzucałem jeden do siebie na swoje konto twitterowe. Rok czy dwa lata temu był mecz, zdaje się, w Afryce, gwiazd NBA w trakcie lata i tam byli właśnie Porzingis i Nowicki, którzy bardzo dobrze się razem bawili, trenowali. Na tym filmiku widać, jak Porzingis pakuje piłkę do góry po odbiciu od tablicy, potem to samo próbuje zrobić Nowicki, obaj panowie się dosyć porządnie śmieją z tego, więc tu to jakieś ziarenko przyjaźni, znajomości pewnie zostało zasiane. Natomiast Porzingis też ponoć kumpluje się dosyć mocno z Luką Doncicem, po pierwsze dlatego, że no, obaj grali w lidze hiszpańskiej. No a przy okazji w ostatnie lato obaj spędzili w Madrycie, gdzie Luka trenował po sezonie, przygotowując się do nowej roli w NBA. Natomiast Porzingis rehabilitował swoje kolano i ponoć panowie dosyć dobrze się wtedy skumplowali. I więc tak z punktu widzenia już tego, analizując dalej, co ta wymiana może oznaczać dla Dallas. Jeżeli Porzingis wróci do zdrowia i będzie dalej w stanie tak dominować jak wcześniej w barwach Nowego Jorku, no to
Wydaje się, że mają duet, który na lata będzie stanowił o sile zespołu z Teksasu. Natomiast no, to jest kolejna rzecz taka, że Porzingis będzie naturalnym następcą Dirka Nowickiego, jeśli chodzi o pozycję na boisku, jeśli chodzi o wiele umiejętności, bo Porzingis bardzo przypomina często w grze Nowickiego, tylko ma tą jedną przewagę, że jest jeszcze strasznie atletycznym gościem, coś czego Nowicki nie miał. Więc tu przynajmniej pod tym kątem ma potencjał większy niż Dirk. Pytanie, czy to się przełoży na najzwyczajniej w świecie wygrywanie, bo to jest to, co odróżnia Dirka od wielu innych świetnych graczy w historii NBA. Czy Dirk po prostu wiedział, jak wygrywać. Dwie wizyty w finale i jedno mistrzostwo o tym idealnie mówią. Także oczywiście jest duży znak zapytania w kwestii zdrowia, bo nie wiadomo, kiedy Porzingis dokładnie wróci, czy wróci w tym sezonie, czy też zostanie już do końca sezonu zamknięta jego możliwość gry i wróci w kolejnym. I prawdopodobnie to wtedy oznacza, że Dallas Mavericks odpuszczają właśnie wyścig o playoffy, co jest niewykluczone, tym bardziej, że już są dosyć daleko od ósmego miejsca, więc może będą chcieli w jakiś sposób zwiększyć swoje szanse na zachowanie piku w najbliższym drafcie, bo to też byłoby kolejne wzmocnienie dla nich. Natomiast z drugiej strony wydaje się, że aż tak bardzo się nie osłabili. Oczywiście znowu mają dziurę pod koszem, bo teraz w piątce wyszedł z dzisiejszym spotkaniem z Detroit Pistons Maxi Kleba. Natomiast z ławki wchodził Salah Mejri, więc to już pokazuje, że na pozycji centra jest dziura ogromna po odejściu DeAndre Jordana i w tej chwili nie ma jakiej załatać, przynajmniej w tej chwili. Natomiast zdecydowanie wzmocnić swój obwód, no bo Wesley Matthews oczywiście świetny strzelec, ale podobne umiejętności są w stanie zapewnić i Courtney Lee, i Tim Hardaway Jr. Do tego Lee jest bardzo dobrym obrońcą i nawet jeżeli w tym sezonie nie grał, to nie grał dlatego, żeby uwolnić po prostu minuty dla młodych graczy Knicks, którzy mieli się ogrywać i rozwijać. Natomiast jeszcze jest trzeci zawodnik z obwodowy, który przyczyli Trey Burke. Prawdopodobnie on będzie w tej chwili zmiennikiem dla Luki Doncicia na pozycji rozgrywającego. Chociaż nie chciałbym, żeby zabierał minuty Jaylena Bransona, więc tu mam nadzieję, że Branson się przebije i będzie w stanie być przed Treyem Burkiem w rotacji. Kontrakt Tima Hardawaya Juniora jest ważny do końca tego roku i zawodnik ma też opcję na kolejne rozgrywki, z której raczej skorzysta, bo to jest ponad 19 milionów, a raczej nikt inny na rynku tyle mu nie da, więc najprawdopodobniej Hardaway Junior zostanie też na kolejne rozgrywki w Dallas. Także dla Dallas, jeśli nie wykonają jeszcze jakiegoś konkretnego ruchu w trakcie tego najbliższego tygodnia, no to obstawiam, że sezon już jest określony jako stracony, myśląc o walce o playoffy, natomiast będzie mocno nastawiony na budowanie drużyny na kolejne lata i za rok. To już musi być ten sezon, w którym Mavericks wchodzą do playoffów. To już nie będzie żadnego czekania, nie będzie myślenia o tym, co może być dalej, tylko już tu i teraz będzie trzeba wygrywać. Jeśli chodzi o Knicks, to tak jak powiedziałem, te ponad 71 milionów dolarów dostępnych w salary cap, więc będzie kasa na wolnych agentów. Knicks jeszcze próbują gdzieś umieścić Enesa Kantera, żeby dodatkowo zwolnić kolejne pieniądze. Natomiast podobno chcą celować w Kevina Duranta, Kawhia Leonarda i Kyriego Irvinga, więc myślę, że mają podobne szanse na to, jak Kyrie Irving na powodzenie w stwierdzeniu, że ziemia jest płaska. Wzięli Dennisa Smitha Juniora, jeżeli dobrze pamiętacie, a zapewne tak. 2 lata temu, gdy Dennis Smith Jr. był w drafcie, Knicks wybierali z numerem 8, a Mavericks z numerem 9. I Knicks wybrali w tym drafcie Franka Nielkinę, a Dallas chwilę później Dennisa Smitha Juniora i byli przezaskoczeni, że ostał się ten zawodnik aż do nich. No i teraz Knicks próbują naprawić swój błąd. Zresztą, jak się niedługo przekonacie, nie jest to pierwszy raz, kiedy tak robią. Problem, jaki widzę, to jest taki, że Smith Junior jest kolejnym rozgrywającym, a w drużynie jest przecież już Emmanuel Mudiay i też na pozycji rozgrywającego próbowany jest Frank Nielkina, chociaż wydaje się być, że Nielkina niestety porażką, to taką całkowitą. A dwaj pozostali gracze, którzy przyszli, DeAndre Jordan i Wes Matthews, mają być kandydatami do wykupienia kontraktów. Natomiast, żeby mogli zagrać w playoffach w barwach innej drużyny, to musiałoby się to stać przed 1 marca, więc teoretycznie czasu jest sporo.
i chociażby podejrzewam, że przez ten najbliższy tydzień Knicks będą próbowali obu z nich wymienić za jakieś piki chociażby w najbliższych latach, no bo trzymanie ich w tej chwili na parkiecie mija się z celem, jeżeli Knicks rzeczywiście chcą ogrywać swoich młodych graczy, graczy typu Kevin Knox, typu Alonzo Trier, typu, nie wiem, Noah Vonleh nawet jeszcze wciąż, czy nawet ten drewniany Luke Kornet, więc tu zdecydowanie ten ruch musi być w kierunku odejścia tych dwóch graczy, chociaż pojawiły się gdzieś informacje na Twitterze, że nic chcieliby, żeby oni zostali do końca sezonu. Nie wiem po co, nie rozumiem tego, być może tylko i wyłącznie, żeby uczyć młodzież dobrych nawyków. Tu przede wszystkim patrzę w kierunku Wesa Matthewsa, bo innego argumentu za tym nie widzę. No i ostatni element dzisiejszego podcastu, czyli taka ciekawostka, bo też znalazłem to na Reddicie z kolei. Czy wiecie, kto był ostatnim debiutantem wybranym przez nich w pierwszej rundzie draftu, który wytrzymał w drużynie dłużej niż debiutancki kontrakt? Jak się okazuje, był to Charlie Ward, wybrany w 1994 roku, który w drużynie został chyba 8 czy 9 lat. I był nawet ważnym elementem zespołu, który wszedł do finału w 1999 roku, był wtedy podstawowym rozgrywającym. Natomiast po drodze oczywiście Knicks mieli całą serię dobrych wyborów w drafcie, które od razu zamieniali, bądź nie od razu, na jakieś inne rzeczy. I tak sobie wpisałem rok po roku. Oczywiście nie będę Was zanudzał zawodnikami typu Walter McCarty czy John Thomas, no bo wiadomo, że to jest mało istotne. No ale tak, pierwszy, który mi wpadł w oko, Nene Ilario, który nie zagrał ani jednego spotkania w barwach Nowego Jorku. Od razu w dniu draftu został oddany do Denver Nuggets. W ramach tej wymiany Knicks ściągnęli do siebie na 10 meczów Antonio Magdaisa, który, jak pamiętamy, wtedy praktycznie zakończył swoją dotychczasową karierę gracza rzucającego po 20 punktów na mecz i będącego bardzo efektownym. Później został jeszcze zadaniowym graczem w San Antonio i w Detroit. Kolejny gracz na mojej liście, Channing Frye, zagrał dwa sezony, dosyć obiecujące, po czym został wymieniony po to, żeby do Knicks przyszedł Zach Randolph. Pamiętamy, jak to się skończyło dla Knicks. Kolejny, David Lee, który z całej tej listy zagrał najwięcej, bo aż 5 sezonów, natomiast potem został oddany do Golden State Warriors w ramach sign and trade. Wilson Chandler i Danilo Gallinari, pierwszy 3,5 sezonu w Nowym Jorku, drugi 2,5 sezonu, obaj oddani w tej samej wymianie po to, żeby do Nowego Jorku trafił Carmelo Anthony. Następnie Iman Shumpert, który wzmocnił Cleveland Cavaliers, żeby ci zdobyli swoje mistrzostwo NBA. W ramach tej wymiany do Nowego Jorku trafił Lance Thomas, który jest tam do dzisiaj, chyba. A przynajmniej był na początku sezonu, wybaczcie, nie kojarzę. No i ostatni przypadek, chyba najweselszy, przynajmniej dla mnie z punktu widzenia czarnego humoru. Tim Hardaway Jr. zagrał w Nowym Jorku dwa sezony po tym, jak został wybrany. Następnie został oddany do Atlanta Hawks w wymianie, w której uczestniczyli też Washington Wizards. I Wizards w tej wymianie dostali dwa przyszłe piki w drugich rundach. Pik, z którym wybrali Kelly'ego Oubre. Hawks dostali właśnie te dwa piki w drugich rundach. Dostali Tima Hardawaya Juniora, a Knicks dostali wybór w drafcie, z którym wybrali Jerriana Granta. Jak pamiętacie, Jerrian Grant później trafił do Chicago Bulls. Teraz jest, zdaje się, zmiennikiem w Orlando Magic, więc to pokazuje, jak dobrze zainwestowali Knicks. A oczywiście, jak się skończyła debiutancka umowa Tima Hardawaya Juniora i ten został odpuszczony przez Atlanta Hawks, to Knicks zaoferowali mu wysoki kontrakt, a w tej chwili już go znowu nie ma, bo został wymieniony po to, żeby ściągnąć Dennisa Smitha Juniora. Także konsekwencja godna pozazdroszczenia. Ok. Rozgadałem się dosyć sporo, bo wyszło ponad 13,5 minuty, że dzięki bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym razem. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.